Warto zaznaczyć, że samochód jest wyposażony w pięciobiegową skrzynię biegów, co powoduje stosunkowo wysokie obroty silnika, około 3900 obrotów na minutę przy prędkości 140 km na godzinę. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mitsubishi Lancer, rok produkcji 2008, silnik 1.8, benzyna, 143 konie, przebieg samochodu 269 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza oleju z samochodu, który jest eksploatowany w sposób następujący. W tygodniu na krótkich dystansach, około 4 km w jedną stronę do pracy, w weekendy zdarzają się dłuższe trasy, głównie autostradą. Inicjatorem eksperymentu jest Wiktor. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Wiktor skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Motul 8100X Clean w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobatę wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 8650 km, 35% eksploatacji to miasto, reszta trasa, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 9 miesięcy, w ciągu ostatnich 9 miesięcy olej dolany 2 razy po około 200 ml, ponieważ Wiktorowi pozostało z 5-litrowej bańki około 400 ml. Nie robiono żadnej płukanki. W ramach dodatkowych informacji Wiktor napisał tak. Samochód jest użytkowany głównie w Krakowie na krótkich dystansach, około 4 km w jedną stronę do pracy. W weekendy zdarzają się dłuższe trasy, głównie autostradą. Średnio dwa razy w miesiącu odbywa trasę autostradą, około 180 km w jedną stronę. Szacunkowo około 35% przebiegu to miasto, 65% to trasa. Warto zaznaczyć, że samochód jest wyposażony w pięciobiegową skrzynię biegów, co powoduje stosunkowo wysokie obroty silnika, około 3900 obrotów na minutę przy prędkości 140 km na godzinę. Chciałbym dowiedzieć się więcej o stanie silnika i ewentualnych problemach, które mogłyby się pojawić w związku z takim użytkowaniem. Jestem trzecim właścicielem samochodu, który od nowości był użytkowany przez jedną rodzinę. Pojazd został zakupiony jako nowy w polskim salonie. Poprzedni właściciel wymieniał olej co około 15 tysięcy km, stosując Mobil 5W40. Mimo dość dużego przebiegu, analiza spalin podczas przeglądu nie wykazała zużycia oleju. Niemniej jednak wydaje mi się, że w próbce oleju przepracowanego wyczuwalna jest obecność paliwa. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość do oleju świeżego jest następująca: 83,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,8 w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Otrzymujemy zgodność na poziomie 2%, czyli sytuacja w pełni akceptowalna. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 70,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,3 w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Otrzymujemy 15% spadek lepkości w niższej temperaturze oraz 11% spadek w 100 stopniach Celsjusza z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych, stan ostrzegawczy na granicy krytycznego. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii przeciętne. Plama bardzo ciemna. Wydaje się, że w oleju jest sporo zanieczyszczeń. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni na podkreślenie zasługują następujące obszary. Zanieczyszczenie, stopień nitrooksydacji, stopień sulfonowania, oksydacja oraz degradacja dodatków, stan ostrzegawczy. W kilku miejscach potwierdzenie obecności paliwa w oleju. Podsumowując, jakość ogólna zbiorcza tego oleju po stosunkowo niedużym przebiegu, przypominam 8650 km, jest na dość niskim poziomie. Dodatkowo była robiona jeszcze dolewka świeżego oleju w trakcie eksploatacji w ilości 400 ml. Szukając optymalnego momentu na wymianę, rozważyłbym skrócenie interwału do około 5000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!